Siemka. Kolejna eksploracja zostanie przeprowadzona w niewielkiej wsi Karolew. Dowiedziałem się o niezwykłym cmentarzysku samochodów. Są tu różnego rodzaju samochody. Od koparek, podźwigów, jest dużo osobowych, ciężarówek. Dlatego postanowiłem odszukać adres i przybyć właśnie w to miejsce. Jak widać, udało mi się. Teraz pójdziemy sprawdzić resztę samochodów. Najprawdopodobniej nikt tego nie pilnuje, więc bez problemu można sobie tutaj pochodzić. Po lewej stronie mamy jedną z ciężarówek. Następne. A przed nami, jak dobrze pamiętam, Skoda 105L. Myślę, że już nie pojedzie. Ale sprawdźmy, czy coś jest w środku. A to Polonez, chyba jeden z najstarszych. Mamy też traktor, a właściwie połowę. Kiedyś musiało to gospodarstwo dobrze prosperować. Jest tutaj bardzo dużo sprzętu rolniczego.
Niestety pogoda mi nie dopisuje i cały czas padał mi deszcz na kamerkę, przez co musiałem przerywać filmiki. Ale dzieli mnie od tego miejsca około 260 km, dlatego już nie mogłem wrócić. I trzeba było nagrywać w takich warunkach. I jest i maluszek. Jednak nie jest w zbyt dobrym stanie. Widać, że chyba był podpalony. Niewiele zostało z niego. Jest tutaj również kilka budynków, do których również można wejść. Jednak nie ma nic tam za bardzo. Jeden jest nawet domek mieszkalny, do którego przejdę później. Sprawdzę jeszcze, dokąd prowadzi ta dróżka. Może znajdziemy coś ciekawego jeszcze. Może uda się tędy jakoś przejść. Posiadłość ta znajduje się blisko ulicy głównej, dlatego co chwilę ktoś tutaj jeździł. O, tu mamy kanał. I na samym wejściu mamy właśnie taką koparkę. Tu jakiś garaż, ale jest zamknięty.
Sprawdzę jeszcze, jak wygląda wnętrze ciężarówki. Może będzie otwarte. Nie wiem, czy dałoby się jeszcze naprawić te ciężarówki. No, chociaż wątpię. Piszę, że zbyt długo tu stoją.